Mark, wyłącz. Pękł wąż, którym woda jest dostarczana do maszyny. Bardzo niedobrze. Bez wody nie ma mowy o pracy. Rick, słyszysz mnie? Potrzebujemy cię przy przesiewaczu. Pękła rura. Jadę. Pęknięcie ma ze 40 centymetrów. Rura była stara, więc nic dziwnego, że się rozdarła. Pójdzie dalej cały szef. Potrzebujemy jakiegoś łącznika. Każda godzina przestoju to utrata cennego złota. Przywiozłem zapasowy. Wibrujący pod ciśnieniem wąż pękł, ale spróbujemy go załatać. Mark przygotowuje łącznik, który pomoże zatrzymać wyciek. Przecieram powierzchnię szczotką. Zardzewiała, choć kiedyś była pokryta cynkiem. Usuwam też pęknięcia. Mamy pewnie 45 minut opóźnienia. Niedobrze, ale nic, nie poradzimy. Włączamy. Wracajmy do pracy. Trzeba to zatkać. Wąż jako tako się trzyma. Włączaj. Ekipa chce wydobyć 1000 uncji, by zarobić na premię. Wszyscy odczuwamy presję, ale zamierzam dać z siebie wszystko. Za dwa dni Rick oczyści maty i przekona się, czy ma dość złota na kaucję i czy już zarabia. Wąż przecieka, ale może wytrzyma do przyszłego tygodnia.